You only call me on the weekends when you're out and about. Only chasing highs, you need me. He brings me flowers on a Tuesday. He gives me good love and something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king. Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Mam nadzieję, że tęskniliście, bo dawno mnie tutaj nie było. Ostatnio mam troszkę mniej czasu na nagrywanie filmów, więc z góry Was za to przepraszam, ale jeśli chcecie być ze mną na bieżąco, to właściwie na Instagramie jestem codziennie, więc zapraszam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was makijaż taki na randkę, wybieram się na kolację, więc postanowiłam po prostu wyszykować się z Wami i nagrać dla Was właśnie odcinek z takim oliwkowym smokey eye, ponieważ taki makijaż chodził za mną już od bardzo długiego czasu. W tym makijażu użyję kosmetyków, które świetnie mi się sprawdzają od kilku tygodni i używam ich namiętnie, nie mogę się z nimi rozstać, a także nowości od Glam Shopu, też przetestuję sobie przyciemniacz i przetestuję sobie bazę krem. Pokażę Wam też, jak wyglądają te dwa kolory, złota perła i różowa perła, tak chyba się nazywają, jeszcze sprawdzę, żeby Was nie wprowadzić w błąd. A tak poza tym to nie będzie już żadnych nowości, tylko będą wszystkie kosmetyki, które są u mnie w kosmetyczce od kilku tygodni i świetnie mi się sprawdzają. Także jeśli macie ochotę zobaczyć, jak powstał ten oto właśnie makijaż, takie oliwkowe smokey eye, a myślę, że wiele z Was będzie zainteresowane właśnie takim makijażem, to zachęcam Was oczywiście do oglądania dalej, pamiętajcie o kciukach, pamiętajcie o komentarzach po obejrzeniu filmu i przechodzimy oczywiście do makijażu. Zacznę sobie od pielęgnacji i nałożę krem Koi, to jest aktywny krem pod oczy. Używam go od dłuższego czasu, jest całkiem w porządku, natomiast ma dość taką bogatą konsystencję, w związku z czym jak nakładacie go pod makijaż, to tutaj odrobina dosłownie, dlatego że może Wam się ważyć korektor na tym kremie, tak więc ja nakładam go naprawdę taką odrobinę, małą porcję, tak żeby nie przesadzić z ilością. Ostatnio przyszły do mnie kolejne nowości z Glam Shopu, więc jako kremu użyję dzisiaj kremu bazy rozświetlającej. I słuchajcie, otrzymałam ten krem w dwóch wersjach kolorystycznych. Jest tutaj różowa perła i złota perła. Pokażę Wam, jak te kremy wyglądają, jeśli chodzi o kolorystykę, bo na pewno się ciut różnią. Nałożę odrobinę. Podobno jakby formuła i wygląd tego jest tak samo jak Strobe Cream z Maca. Jeśli ktoś z Was miał okazję używać tego kremu, to wiecie, jak on wygląda. Fajnie rozświetla skórę i przez szkoły makijażu, przez wizażystki, takie, które czynnie pracują w zawodzie, bardzo często ten krem jest polecany właśnie jako jako taka baza rozświetlająca właśnie pod makijaż. Jest tutaj widoczna zdecydowanie różnica. Tutaj jest różowa perła, a tutaj mamy złotą perłę. Także w zależności od tego, kto co lubi, ja akurat na pewno zdecyduję się na tą złotą perłę, ponieważ myślę, że bardziej będzie mi ten odcień pasował do mojej karnacji i ogólnie będzie też fajnie wyglądała takiej lekko opalonej skórze. Jeśli chodzi o skład tych produktów, to przyznam Wam się szczerze, że nie zgłębiałam się jakoś w składniki tych kremów, także nie będę się tutaj wypowiadać na ten temat, to już musicie sobie sprawdzić. Jest tutaj 30 ml, więc pojawiając się jest całkiem w porządku. No i podoba mi się też, że jest takie opakowanie z pompką, które po prostu wypycha jakby ten produkt do góry, dzięki temu nic nam się nie zmarnuje. No i myślę, że po prostu użyję tej złotej perły, tak jak Wam już mówiłam. Raczej jak widzicie, rozświetlenie jest takie subtelne, jest taka delikatna poświata, także nie jest to takie nachalne. Raczej bardziej właśnie w taką subtelną stronę. Kiedyś polecałam Wam w ulubieńcach z Orientany taki rozświetlający krem, natomiast tamten krem dawał zdecydowanie większą taką perłę na twarzy, a tutaj jednak ta drobinka jest bardzo subtelna i przez to ten krem wygląda bardzo delikatnie. Jeśli chodzi o zapach, to on jest raczej taki w stylu eleganckich perfum, nie jest to zapach kwiatowy, więc myślę, że powinien pasować w większości osób, także naprawdę fajnie. Skóra jest przyjemnie wygładzona, no jestem ciekawa, jak ten produkt będzie się sprawdzał, czy nie będzie mnie zapychał, zobaczymy, dam Wam znać za jakiś czas. Przechodzimy do nałożenia podkładu. Dzisiaj nałożę oliwkę 2, ale wymieszam ją też z nowością od Glam Shopu, czyli z mikserem, tym takim przyciemniaczem. Zobaczymy, jak się sprawdzi, jeszcze go nie używałam. Oliwka 2, co ciekawe, nie zapycha mnie, słuchajcie, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Używam tego podkładu bardzo, bardzo często. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pierwsza wersja podkładu Glam Shopu, nie wiem, czy coś się zmieniło od tamtej pory, czy po prostu moja skóra jakby zaczęła troszeczkę inaczej reagować na ten podkład i ta dwójka już mnie nie zapycha. Używam go naprawdę bardzo często, odkąd go mam. Do jedynki myślę, że może wrócę na próbę, ale to jest ciekawa sprawa, naprawdę. Powiedzcie mi, czy Wy też tak macie, że ten podkład
podkład Was gdzieś tam zapychał, bo ja w grudniu miałam naprawdę spore problemy z cerą właśnie po używaniu tego podkładu z Glam Shopu, także jestem pozytywnie zaskoczona, bo teraz naprawdę nic tu się nie dzieje. No i tak jak już wcześniej wspomniałam, użyję sobie tego przyciemniacza i po prostu nałożę sobie jedną pompkę i dołożę dosłownie odrobinę tego przyciemniacza. On jest w takim dosyć ciepłym kolorze. No jestem ciekawa, jak będzie się sprawdzał ten przyciemniacz na dłuższą metę. Wiecie, dzisiaj za bardzo Wam nic nie mogę powiedzieć na ten temat, bo po prostu chcę go dłużej poużywać, czy faktycznie tam nic się nie dzieje z podkładem, czy nic się nie waży. Jednak takie produkty trzeba gdzieś tam sprawdzać po prostu przez dłuższy czas, więc tylko Wam chciałam właśnie pokazać kolorystykę tego. Póki co widzę, że bardzo ładnie łączy się z podkładem. Tylko tutaj właśnie kwestia tego, jak ten podkład będzie się zachowywał w ciągu dnia po nałożeniu właśnie z tym przyciemniaczem. No zobaczymy, dam Wam na pewno znać. Bardzo ładnie się wszystko wyrównało, bardzo ładnie się ten podkład tutaj zmiksował razem z tym przyciemniaczem. To bardzo lubię efekt tego podkładu z Glam Shopu i tylko jak robiłam pierwszy test, to od razu Wam mówiłam, że bardzo mi się podoba. Pomyślałam, że jeszcze pewnie pojawią się pytania odnośnie porównania tego przyciemniacza z Glam Shopu do koloru Olive z NYXa, a tak się składa, że mam jeszcze w zapasach właśnie ten przyciemniacz, który został wycofany, więc pokażę Wam, jak one oba wyglądają obok siebie, bo myślę, że może to zainteresować wiele osób. Postaram się nałożyć taką większą porcję, tak żebyście dokładnie zobaczyły. Na pierwszy rzut oka, co mi się tutaj rzuca, że ten przyciemniacz z NYXa, on jest tutaj u góry, ma troszkę bardziej oliwkowe tony. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Na dole macie przyciemniacz z NYXa, on jednak wpada w bardziej takie pomarańczowe, cieplejsze tony. Natomiast ten przyciemniacz z NYXa ma troszkę bardziej oliwkowy ton. Także myślę, że tym się różnią. Jeśli chodzi o konsystencję, to tutaj pod palcem jest bardzo, bardzo podobna, bardzo kremowa, taka powiedziałabym konsystencja roztopionej czekolady, bardzo, bardzo zbliżona do siebie, natomiast kolor ciut się różni, także nie są to na pewno identyczne takie kolorystycznie produkty, bardzo podobne do siebie, natomiast musicie mieć na uwadze, że ten przyciemniacz z NYXa ma po prostu bardziej oliwkowy kolor. Przechodzimy teraz do nałożenia korektora i tutaj sięgam po mój ulubiony korektor w ostatnim czasie, Eveline. Ja mam go w odcieniu, słuchajcie, żeby Was nie skłamać, tu gdzieś napisane, medium, 02, mogłabym mieć ciemniejszy, nawet nie sprawdzałam, czy jest, już nie chciałam kupować, ale myślę, że bardzo fajnie też rozjaśni tutaj okolice pod okiem, więc nie będę kombinować. Bardzo lubię ten korektor, on jest taki super kremowy, pięknie się rozprowadza, już go używałam wielokrotnie. Wyłożyłam sobie odrobinę tego przyciemniacza na dłoń, tego z Glam Shopu i zrobimy sobie małe konturowanie na mokro. Zobaczymy, jak ten produkt rozprowadza się na skórze. Ja często tak robię z tym produktem z NYXa. Bardzo ładnie się rozciera. Oczywiście to nie jest produkt stricte przeznaczony do tego, ale warto też wykorzystywać takie produkty. Nie trzeba od razu kupować żadnego bronzera w kremie, tylko można właśnie korzystać z zapasów kosmetyczki właśnie w ten sposób, używając multifunkcyjnie przeróżnych produktów. I ja lubię tak robić, żeby chociaż zaoszczędzić miejsce w kosmetyczce, jak gdzieś na przykład jadę. Bardzo fajnie się rozprowadza, więc myślę, że idealnie może się sprawdzić też jako właśnie produkt taki do konturowania twarzy. I odrobina różu z Max Factor. To jest odcień 09 Soft Murano. Cera wygląda moim zdaniem przepięknie, naprawdę bardzo ładnie się rozprowadzał i ten przyciemniacz jako bronzer i w ogóle podkład wygląda bardzo ładnie, tak lekko świetliście. Nie wiem, czy to zasługa tej bazy, ale myślę, że na pewno troszeczkę ta baza dała takiego odbicia światła, także super. Ja lubię bardziej takie rozświetlające podkłady, więc dla mnie taki produkt jest po prostu ekstra. Będę go testować na pewno codziennie, bo uwielbiam takie produkty. Jeśli chodzi o puder pod oczy, tutaj użyję pudru Znam, używam go ostatnio namiętnie, codziennie. Uwielbiam go, dajcie znać, czy macie już go w swojej kosmetyczce. Uważam, że jest to absolutnie świetny puder pod oko. Fajnie wygładza,
daje efekt takiego bluru. I jeśli chodzi o całą twarz, to nie będę nakładać oczywiście matującego pudru, tylko użyję puder złocisty z Glam Shopu z kolekcji Nude Mandala. Bardzo się z nim polubiłam i używam go właściwie codziennie. Jedyne, o czym musicie pamiętać, to to, żeby nakładać go po prostu takim bardziej rozczapierzonym pędzelkiem, nie bardzo zbitym, ponieważ gdy nałożycie go bardzo zbitym pędzlem, to na twarzy zostanie Wam złota drobina, taka skoncentrowana w jednym miejscu, a tego nie chcemy, raczej będzie po prostu wyglądał jak taki złoty placek na twarzy, więc nie ma sensu w ten sposób go nakładać. Ja raczej właśnie omiatam sobie twarz tym pudrem, poleruję skórę właśnie takim bardziej rozczepierzonym pędzelkiem. Teraz nałożę oczywiście bronzer Nude Mandala, używam go też namiętnie w ostatnim czasie, nie rozstaję się z nim. Bardzo mi się podoba efekt, jaki daje na skórze. No i korzystam z tego, że jest lato i taki rozświetlający bronzer idealnie tutaj się sprawdza. Róże to jest zdecydowanie ulubieńcy moich ostatnich tygodni. Świeże róże używam absolutnie codziennie, nie sięgam po nic innego i najczęściej robię tak, że po prostu mieszam te trzy róże ze sobą, po trochę z każdego. Bardzo lubię właśnie trzy róże połączone ze sobą. Dają naprawdę przepiękny efekt, taki świeży na policzku, lekko rozświetlony. Dla mnie wygląda to po prostu super. I jeśli chodzi o rozświetlacz, to Nude Mandala, bardzo też go lubię, polubiłam go i niestety ostatnio mi spadł i rozbił się na miazgę, więc będę musiała go naprawić spirytusem salicylowym. I to zrobię w najbliższym czasie na pewno, po prostu teraz przed filmem nie dałam rady. Przepiękny rozświetlacz, godny uwagi. Daje przepiękny błysk, bardzo się z nim polubiłam w ostatnim czasie. No i powiedzcie mi, czy ten rozświetlacz to nie jest coś cudownego? Jest naprawdę przepiękny i w takiej kolekcji rozświetlaczy, jaką ja mam, uważam, że naprawdę jest to produkt, który jest unikatowy. Ja się w nim zakochałam i używam go non-stop. Żeby nie przeciągać, to nałożę sobie bazę na oko. Nie odkryłam ostatnio nic ciekawego. W zasadzie cały czas używam Paint Pota z Maca, ale w innym kolorze, bo codziennie mój makijaż wygląda od kilku tygodni w ten sam sposób, więc pod tamto Smoky Eye używam ciemniejszego Paint Pota. Natomiast dzisiaj chcę wyrównany kolor skóry do takiego oliwkowego Sexy Smoky Eye, tak więc przyda mi się jaśniejszy kolor. I ostatnio w ogóle zaczęłam, słuchajcie, nakładać ten paint pod właśnie palcem, przez co nakładam też go mniejszą ilość, także to mi się jakoś tak spodobało. Nakładam cieńszą warstwę i nie zużywam tyle tego produktu. A że mam krótkie paznokcie, no to było jakoś tak mi wygodniej nakładać palcami. Jak miałam długie, no to raczej to się wykluczało. Jedno z drugim, długie paznokcie i nakładanie bazy, długimi paznokciami na powiekę. Także teraz jest mi naprawdę mega wygodnie. I bazę nałożę sobie też na dół, ponieważ tam będę nakładać również kredkę. Więc chcę, żeby się po prostu... Oj, coś tu mi się naciepało. Więc chcę po prostu, żeby tam też ta kredka miała się dobrze na czym rozcierać. Jeśli chodzi o kredkę, na której będę dzisiaj pracować, to jest kredka z Sephory. Wodoodporna w takim oliwkowym kolorze. Przepiękna, naprawdę. Jak ją zobaczyłam w Sephory, szukałam czegoś takiego. W takim oliwkowym kolorze, delikatnie połyskującym. Mało jest takich kredek na rynku i w sumie już miałam kupować droższą, ale natrafiłam właśnie na to. Stwierdziłam, że podeszłam w Sephory na stanowisko właśnie Sephory i stwierdziłam, że zobaczę, może akurat tam będzie, bo nie uśmiecham się wydawać ponad stówkę na taką oliwkową kredkę i akurat była, kolor przepiękny, to też chyba jakaś nowość, więc wcześniej po prostu ich nie było. I nałożę sobie tę kredkę na dolną powiekę, tuż przy linii rzęs. I także tuż przy linii rzęs na górnej powiece. Wyciągnę sobie oczywiście od razu do boku. I sięgam teraz po malutki kuleczkowy pędzelek, obojętnie jaki, akurat to mam 230 z Sephory i po prostu delikatnie sobie rozetrę tę kredkę. Przepięknie się rozciera. I dzisiaj
Dzisiaj będę sobie pracować na paletce w Moro. Sięgam po cień służbowy i wtłaczam w tę kredkę. Wkładam też kredkę na linię wodną. Na całą powiekę nałożę cień kaliber. Na przejściu dołożę sobie jeszcze tego najciemniejszego cienia w palecie, czyli służbowego, i delikatnie rozblenduję. I teraz zmieszam sobie cień szeregowy z cieniem kaki i nałożę go tutaj tuż przy wewnętrznym kąciku, tak żeby jeszcze lekko rozświetlić ten makijaż. I teraz sięgnę jeszcze po beżowy cień bawełniana róża. I dosłownie odrobinę sobie będę czyścić jakby te granice, tak żeby delikatnie złagodzić ten makijaż. Makijaż oka jest już skończony, wytuszowałam rzęsy, przykleiłam trochę kępek i zostały mi jeszcze usta i na usta nałożę hity ostatniego czasu w mojej kosmetyczce. Właściwie nie rozstaję się z tymi dwoma produktami w ostatnich tygodniach. I jest to kredka NAM, w ostatnim czasie dopiero ją odkryłam, nie wiem dlaczego tak późno. Bardzo fajnie mi się sprawdzałam, bardzo kremowa, bardzo przyjemna, w rozprowadzaniu zastyga, więc to jest naprawdę ekstra. I ja tutaj mam odcień 8, przepiękny taki nudziakowy kolor, bardzo ładny, naprawdę taki jak lubię. No i oczywiście błyszczyk od Glam Shopu, też mój hit w kosmetyczce, używam go właściwie codziennie. No i wyrysuję sobie kontur ust. Ta kredka jest super kremowa, po prostu cudowna, także jestem aż zła na siebie, że dopiero odkryłam ją teraz, bo uważam, że jest to jedna z lepszych konturówek dostępnych aktualnie w drogerii. Mało tego, muszę Wam powiedzieć, że kupiłam ostatnio konturówkę z Maca Oak, czy jak to się tam czyta. Po prostu jest tak twarda, że nie mam ochoty w ogóle jej używać, wydałam ją niepotrzebnie 80 zł, także nie ma co przepłacać. I na środek błyszczyk Glam Shopu. To jest odcień Shiva z kolekcji Nude Mandala. Makijaż skończony. Mam nadzieję, że taka propozycja przypadnie Wam do gustu. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy też tak macie, jak coś Wam się spodoba, to używacie tego codziennie i właściwie nie przestajecie, dopóki nie kupicie czegoś nowego. Ja też tak mam. Tam mam tak z kosmetykami, mam tak z butami, mam tak z sukienkami. Nie wiem, myślę, że każda kobieta tak ma, jeśli kupi sobie jakąś fajną rzecz. Jeśli chodzi o kolejne filmy, to planuję dla Was denko z kosmetykami, które mi się sprawdziły lub nie. Planuję też Q&A, bo jakiś czas temu prosiłam Was o zadawanie pytań w komentarzach w poście, więc jeśli któraś z Was, jeśli macie ochotę na zadanie mi jakiegoś pytania, to zostawcie koniecznie pytanie w komentarzu. Na pewno nagram dla Was taki film na dniach, także pojawi się, myślę, w przyszłym tygodniu. I też jestem w trakcie nagrywania 5 makijaży z paletą Mexmo, więc myślę, że wiele z Was czeka na ten odcinek, także będzie to fajny odcinek z 5 pastelowymi makijażami, które na pewno wykorzystacie jeszcze w tym okresie letnim i nie tylko, mam nadzieję. Tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku w weekend. Postaram się przygotować dla Was film. Życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!